podstawowe zasady i wzorce ruchowe. Przysiad. Przysiad to ruch, w którym zginamy się w kolanach, biodrach i stawie skokowym, obniżając swoją pozycję. Przysiadem nazwiemy również utrzymaną dolną pozycję. Ruch powinien być zapoczątkowany przez zgięcie się w biodrach i kolanach jednocześnie. Przysiad jest jednym z najbardziej elementarnych, podstawowych ruchów, a w dzisiejszych czasach zanikła zdolność jego prawidłowego wykonania u wielu osób. Stało się tak z powodu, że dziś o wiele mniej czynności wykonujemy w pozycji przykucnięcia, dużo częściej stoimy lub siedzimy na przykład na krześle. Aby zachować sprawność i zdrowie kolan, bioder i kręgosłupa, musimy być w stanie wykonywać swobodnie pełne przysiady. Jak wygląda przysiad? Na początku ważna uwaga. Każdy człowiek ma inną budowę anatomiczną. Jeśli masz długie uda i krótki tułów, twoje prawidłowe ustawienie może być zupełnie inne niż w przypadku osoby, która ma krótkie uda i długi tułów. Przedstawione zasady są więc ogólne i należy zawsze dopasować je pod siebie. Ustaw nogi mniej więcej na szerokość bioder. Stopy powinny być ustawione w niewielkiej rotacji do zewnątrz. U większości osób będzie to ustawienie od równoległego do około 30 stopni na zewnątrz. Zacznij ruch, zginając jednocześnie biodra i kolana. Błędem jest nadmierne wysuwanie kolan do przodu lub nadmierne zginanie bioder na początku ruchu. Powinniśmy pozwolić, aby kolana swobodnie wysunęły się do przodu, gdy będziemy wykonywać przysiad, oraz obciążać całą stopę, nie odrywając ani pięty, ani palców od podłogi. Obniż pozycję tak nisko, jak możesz, docelowo do momentu, gdy tył uda będzie przylegać do łydki. Utrzymuj ciężar ciała rozłożony na całej stopie. Twoje uda powinny ustawiać się tak, jak ustawiona jest stopa, czyli kolana lekko do zewnątrz. Błędem będzie koślawienie kolan, a więc zbliżanie ich do siebie podczas ruchu. Warto zaobserwować, jak w czasie przysiadu ustawia się nasza stopa. Jeśli odrywa się jakakolwiek część stopy lub buta, a szczególnie zewnętrzna część pięty, wtedy trzeba poprawić pozycję. Trzeba albo ustawić się w innej pozycji, właściwej dla twojej budowy ciała, albo bardziej pchać nogi do zewnątrz w trakcie robienia ruchu. Jak poprawić pozycję przysiadu? W większości przypadków, jeśli znasz już technikę wykonania tego ruchu i mimo tego nie dajesz rady go zrobić, problemem będzie zbyt małe rozciągnięcie. U większości osób problem występuje albo w okolicach ścięgna Achillesa, albo w okolicy bioder. Wtedy możesz na przykład rozciągać ścięgno Achillesa i przebywać w pozycji głębokiego przysiadu, przytrzymując się czegoś. Opcjonalnie możesz też wykonywać przysiady bez obciążenia, odrywając lekko pięty. Aby rozciągnąć ścięgno Achillesa, przytrzymuj pozycję, w których czujesz, że rozciąga się twoja łydka. Tymczasowo dla poprawienia przysiadu możesz podwyższać swoją piętę podczas robienia ruchu, jednak jest to działanie objawowe, a nie przyczynowe. Skup się na rozciąganiu. Jeśli masz problem z koślawieniem się kolan, od czasu do czasu wykonaj przysiady z założoną gumą miniband w okolicy kolan. Do tego po prostu staraj się rozpychać kolana na zewnątrz podczas robienia ruchu. Jak ustawiać plecy podczas przysiadu? Jeśli wykonujesz przysiad bez obciążenia, nie skupiaj się nadmiernie na pozycji pleców. Jeśli to możliwe, zachowaj prosty kręgosłup, lecz nie przejmuj się tym, że się garbisz, jeśli masz słabe rozciągnięcie. To powinno z czasem się zmniejszyć. Skup się jednak na tym, aby utrzymać proste plecy, gdy wykonujesz przysiad z obciążeniem. Jeśli robisz już pełny przysiad, ale mocno się garbisz, spróbuj w pozycji przysiadu na zmianę wypychać klatkę do przodu i rozluźniać się. Dobrym ćwiczeniem wzmacniającym jest też unoszenie ramion do góry w przysiadzie. Podsumowanie. Ustaw nogi w wygodnej pozycji, mniej więcej na szerokość bioder. Opieraj ciężar ciała na całej stopie. Zegnij się w biodrach i kolanach, obniżając swoją pozycję tak nisko, jak to możliwe. Utrzymuj uda w podobnej pozycji, jak ustawiona jest stopa. Nie koślaw ich, ani nie ustawiaj nadmiernie do zewnątrz.
W opisie tego odcinka znajdziesz link do szczegółowego poradnika omawiającego poruszone w tym filmie zagadnienia oraz do innych poradników. Pamiętaj, aby tam zajrzeć. Na razie!